Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Nagrywam ten odcinek, żeby poinformować, że jutro nie dam rady wyjątkowo zrobić live'a, czyli latającej kawki, ale też chciałem powiedzieć parę słów na temat tego nowego drona DJI FPV. Ja zostałem zaproszony przez firmę, dopóki nie opublikują swojego materiału, nie jestem w stanie wam powiedzieć więcej, ale mogę powiedzieć tak, że jeżeli będzie wersja druga, trochę mocniejsza, to naprawdę te cechy i jakość lotu i obraz jest po prostu rewelacyjny. Jeżeli ten quad będzie tylko wytrzymalszy, to na pewno warto w niego zainwestować. Na dzisiaj mogę wam powiedzieć, że konfiguracja, która byłaby bardzo ciekawa, jeżeli ktoś chce polatać sobie, to na pewno gogle od DJI, albo wersja pierwsza, albo druga. Następnie, jeżeli chodzi o radio, to bym polecał TBS Tango 2 i do tego albo Nazgul w wersji HD na Crossfire, albo inny Cineloop, jeżeli chcecie latać sportowo, to Nazgul, a jeżeli chcecie latać spokojnie, na przykład blisko drzew, przeszkód, to na przykład Protek 35, też w wersji tej cyfrowej HD na Crossfire. Wydaje mi się, że taka konfiguracja jest obecnie najciekawsza cenowo, bardzo solidna, zapewnia wysoką jakość, do tego można dokupić sobie GoPro na przykład 7, który w zupełności wystarcza, nie trzeba stabilizować postprodukcji i to już jest taki zestaw, który jest odporny, wysokiej jakości, cenowo rozsądny, bo gogle za niedługo powinny być bardzo dostępne także w wersji pierwszej, jak i drugiej. Natomiast daje też duży zasięg, bardzo, bardzo dobrą jakość w goglach, pewny lot, a w przypadku, jeżeli cokolwiek nam się stanie, to naprawa takiego drona jak Protek czy Nazgul jest naprawdę śmieszna w porównaniu do kosztów naprawy DJI FPV. Więcej szczegółów podam, jak będę mógł. Na razie to jest wszystko, co mogłem wam powiedzieć na dzisiaj. Wstałem dzisiaj o 5, jest 21 i nagrywam to, żeby was serdecznie pozdrowić na tym kanale. Jak będę miał możliwość przekazania obiektywnych informacji, to zrobię. Na razie obowiązuje mnie tak zwane ustalenia właśnie z firmą, która mnie zaprosiła. Dziękuję wam serdecznie i trzymajcie się. Myślę, że niedługo opublikuję fajny montaż i też swoje przemyślenia. Uważam, że technologia jest naprawdę rewelacyjna i dwa przykłady. To jest niebezpieczeństwo w zwykłych quadach tego, że nam bateria, pakiet eksploduje, a druga, że nam śmigła potną palce. Tutaj tego nie ma i to faktycznie stanowi całość ten zestaw. Jak on będzie dociągnięty technicznie, jeżeli chodzi o wytrzymałość ramion, to powinno być to naprawdę, to powinien być to strzał w dziesiątkę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia. Hejo!